Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Witamy, panie premierze. Dzień dobry, bardzo mi miło, że goszczę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Panie premierze, proszę pozwolić, że zadam trzy troszkę rozbudowane pytania. Pierwsze jest takie, dlaczego dzisiaj ktoś miałby zdecydować się na podjęcie studiów w Polsce? Czy nasze uczelnie mają szansę dorównać do poziomu tych najlepszych w Europie? A jeśli tak, to w jak krótkim czasie? A może mamy w czymś już przewagę nad tymi ośrodkami zagranicznymi? Na pewno nie mamy żadnej uczelni, która kształciłaby na najwyższym europejskim poziomie. To widać wyraźnie w rankingach światowych. Od wielu lat pozycja polskiej uczelni spada. To nie znaczy, że wszystko się dzieje, że wszystko idzie w złą stronę, dlatego że średni poziom kształcenia jest zupełnie niezły. Potrzebujemy tylko uczelni, które no, mogłyby mierzyć się już nie między sobą, konkurować nie między sobą, tylko konkurować z Oxfordem, Cambridge, z Sorboną. Między innymi temu służą prace nad nową ustawą. Ale jeżeli pan mnie pyta, czy warto studiować w Polsce, zdecydowanie tak, bo w polskich uczelniach też wykłada wielu wybitnych naukowców i polskie uczelnie ciągle mają jeszcze coś, czego brakuje często uczelniom zagranicznym. Pewien etos, starają się nie tylko kształcić, ale formować duchowo, moralnie w młode pokolenie. To jest wielka wartość. W czasie lubelskiej konferencji, ale też innych, są przygotowane prace związane z reformą szkolnictwa wyższego. Co z perspektywy studenta, z jego codziennego życia będą oznaczały te zmiany? Czy pozwolą mu one w końcu prowadzić studia zamiast tylko zaliczać kolejne przedmioty? Przede wszystkim odchodzimy od masowości kształcenia, bo to była ta największa plaga. W ślad za tą masowością szło obniżenie wymagań, więc studentom będzie trudniej. To od razu panu chcę powiedzieć, że do tego zmierzam, żeby studentom było trudniej, ale żeby te studia miały dużo większy sens, żeby nie było takich sytuacji, że się dostaje zaliczenie czy ocenę z egzaminu bez większego wysiłku. Studia to jest też szczególnie ważny okres w życiu młodych ludzi, szczególnie też piękny, ale te lata studiów będą miały sens wtedy, jeżeli wy tutaj naładujecie sobie akumulator, jeżeli zdobędziecie jak najwięcej wiedzy i praktycznych umiejętności. Tego się nie da osiągnąć, jak jest masowe kształcenie. To kształcenie musi być dużo bardziej prowadzone w relacji mistrz-uczeń. Dzisiaj bardzo wiele osób zadaje sobie pytanie o zasadność podejmowania studiów wyższych. Co pan jako minister nauki i szkolnictwa wyższego mógłby odpowiedzieć na te dylematy, także w kontekście przygotowywanych zmian? A to prawda, że dzisiaj na rynku pracy potrzeba więcej hydraulików niż filozofów. A mówiąc szczerze, zawsze tak było. Kierunki humanistyczne są niezwykle potrzebne. Filozofowie czasami sobie całkiem nieźle dają radę, zostają na przykład wicepremierami, ale mówiąc całkiem serio, kierunki humanistyczne powinny być bardziej elitarne, natomiast zdecydowanie warto studiować, dlatego że podczas studiów zdobywa się nie tylko praktyczne umiejętności, ale dobrze przepracowane studia, przepracowane przez kadrę akademicką i przepracowane przez studenta. Dają coś bezcennego na współczesnym rynku pracy, umiejętność kreatywnego myślenia i umiejętność samouczenia się. Pańskie pokolenie będzie musiało w trakcie swojej drogi zawodowej kilka razy się przekwalifikowywać, bo takie jest tempo zmian cywilizacyjnych. No i za 5 lat okaże się, że ten, kto dzisiaj jest poszukiwany na rynku pracy hydraulikiem, być może już nie będzie potrzebny, a ktoś, kto skończył filozofię, socjologię, kierunki pozornie wydawałoby się zbyteczne na rynku pracy, będzie umiał zdobywać kolejne kwalifikacje i będzie rozchwytywany. Na koniec pozwolę sobie zadać jeszcze jedno bonusowe, nieco osobiste pytanie. Czego życzyłby pan Kulowi w stulecie jego istnienia? Kulowi życzyłbym tego, żeby zawsze potrafił sprostać tej wspaniałej postaci i wspaniałemu świadectwu zarówno myśli, jak i życia. Mam na myśli oczywiście patrona uczelni, świętego Jana Pawła II. Życzę tego, żeby jak najwięcej nauczycieli akademickich brało go sobie za wzór i tego, żeby ten etos, unikalny etos Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego udzielał się także jego wychowankom. Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę owocnej służby w Ministerstwie Nauki. Bardzo dziękuję.